Szczęść Boże, Agnieszka Kowalek. Rozpoczynamy informacje dnia. Zapraszam. Polskie przepisy nie sprzyjają szybkości i skuteczności postępowania w sprawie powrotu dziecka do kraju, ocenił rzecznik generalny CUE. Autor kwestionowanych przepisów, minister w KPRM Michał Wójcik, opinię tę nazwał absurdalną. Sąd apelacyjny w Warszawie zwrócił się do CUE z pytaniem prejudycjalnym, czy obowiązujące w Polsce przepisy nie naruszają prawa wspólnotowego. Chodzi o wstrzymanie przez Rzecznika Praw Dziecka i Prokuratora Generalnego wykonania postanowień sądów pierwszej i drugiej instancji zarządzających powrotu dzieci do kraju. Według Rzecznika Generalnego CUE polskie prawo ma kolidować z wymogiem szybkości postępowania i obowiązkiem zapewnienia niezwłocznego powrotu dziecka. Jak wskazuje minister Michał Wójcik, polskie przepisy chronią dzieci oraz uniemożliwiają wydawanie ich za granicę do czasu zakończenia postępowania przed Sądem Najwyższym. Rozstrzygnięcia sądów często budzą bardzo daleko idące wątpliwości, tak jak moje chociażby w kwestii dotyczącej dzieci, że czasami rzeczywiście sędziowie zachowują się w sposób wręcz absurdalny, nieracjonalny. Opinia rzecznika generalnego jest wstępem do wyroku. CUE może się z nią zgodzić lub wydać inny wyrok. Instytut Pamięci Narodowej wręczył nagrody Świadek Historii. Przyznawane są one za działania na rzecz upamiętniania i popularyzacji najnowszej historii Polski. W Białymstoku nagrody przyznano po raz 13. Spośród 30 zgłoszonych osób w tym roku kapituła wyłoniła 6 laureatów, mówi prezes IPN-u dr Karol Nawrocki. Widzimy, jak bogate jest województwo podlaskie w osoby, które pielęgnują polską historię XX wieku. Wśród nagrodzonych mamy z jednej strony tych, którzy świadczą o historii, którzy pielęgnują historię, ale też świadków historii, jak pani Barbara, którzy przeżyli tragiczną historię II wojny światowej. To są osoby, które wspierają działalność statutową Instytutu Pamięci Narodowej. Ja zawsze przy nagrodach Świadek Historii w całej Polsce czuję wielką dumę z tych osób, które obok swojej codziennej działalności mają siłę i odwagę do tego, aby mówić prawdę o polskiej historii. Burmistrz Jedwabnego Adam Niebrzydowski, który został wyróżniony Nagrodą Świadek Historii, współpracował z IPN-em w temacie wywózki Polaków na Syberię. Podejmuje inicjatywy, które upamiętniają i popularyzują lokalną historię. Robiliśmy razem konferencję regionalną, odsłanialiśmy mural, który powstał w naszym mieście odnośnie wywózek na Syberię. Przygotowywaliśmy katalog ze wspomnieniami naszych mieszkańców. I co najważniejsze ostatnio, taka ostatnia nasza inicjatywa to przede wszystkim upamiętnienie na tablicy w naszym parku w centrum miasta z imienia i nazwiska osób, które zostały wywiezione, deportowane na Syberię. Wśród wyróżnionych był też ksiądz Waldemar Sawicki, proboszcz parafii Matki Bożej Anielskiej w Lipsku. Dzięki jego staraniom we współpracy z IPN-em w kościele umieszczono tablicę upamiętniającą ofiary obławy augustowskiej, wśród których było 11 mieszkańców Lipska. Ciągle pracujemy nad tym, aby to, co stanowi historię Lipska, ona jest bardzo przepiękna, przebogata, aby ujrzała światło dzienne. Na co dzień podziwiamy kwiaty, podziwiamy ich piękno, a nie widzimy korzeni. Tak dzisiaj przeżywamy ojczyznę, że ona jest piękna, że ona jest wolna, a zapominamy często o korzeniach. Pierwszy batalion zmechanizowany Szwoleżerów Mazowieckich 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej kultywuje tradycje, a jego dewizą są słowa Bóg, honor, ojczyzna, mówi podpułkownik Piotr Półbratek. Batalion przez wiele lat, że tak powiem, budował swoją markę w tradycjach, starał się poszerzać kultywowanie tradycji odnośnie działalności III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich Suwał, którego jesteśmy gdzieś tam spadkobiercami prawnymi zgodnie z dokumentami z Ministerstwa Obrony Narodowej. Zostało nam powierzone te tradycje. No i staramy się praktycznie w życiu codziennym, jak i w życiu tym stricte wojskowym pewnych idei i wartości przestrzegać, tak żeby po prostu te hasło Bóg, honor, ojczyzna nie było pustym sloganem, a żeby miało swoje odzwierciedlenie i utożsamienie w tym, co już było po prostu kiedyś. Wśród wyróżnionych była także Barbara Sokulska oraz Jan Litwińczuk, a także Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe. Nagroda Świadek Historii jest przyznawana także w innych regionach Polski. Walka o przetrwanie, nieludzkie warunki, codzienne bohaterstwo to tylko niektóre słowa opisujące masowe wywózki w głąb Związku Radzieckiego w latach 1940-1941. W Sanktuarium Golgoty Wschodu przy Kościele Redemptorystów we Wrocławiu otwarto wystawę upamiętniającą zsyłki na Sybir.
10 lutego 1940 roku odbyła się pierwsza masowa deportacja Polaków na Sybir. Miesiąc później władze NKWD podjęły decyzję o wymordowaniu polskich oficerów w sowieckich obozach jenieckich. Wystawa, która powstała przy Kościele Redemptorystów, ma przedstawić zwiedzającym rys historyczny tamtych tragicznych wydarzeń. Dziś okazuje się, że ten mały skarbczyk, który tutaj powstał, skarb historii, skarb pamięci, ma niezwykłą wartość dla teraźniejszości. Bo my Polacy, doświadczeni niestety władzą sowiecką wcześniej, później rosyjską, czy jeszcze wcześniej również carską, doskonale przechowujemy w pamięci te relacje. Golgota Wschodu. Tak mówi się o Syberii, miejscu, gdzie ludzie byli zmuszani do pracy ponad siły. Miejscu, do którego mogło trafić nawet 800 tysięcy osób. Tu zaczynamy od takich relacji, które nie są do końca pewne, czyli od tych pierwszych Sybiraków, bo najprawdopodobniej byli to żołnierze Stefana Batorego, wzięci przez Moskali do niewoli i oni najpewniej byli skierowani w te mroźne tereny Rosji, a potem już kolejno powstanie kościuszkowskie, powstanie, właściwie insurekcja kościuszkowska, potem kolejne powstania. Jednak na Syberię zsyłano nie tylko żołnierze. Wśród deportowanych znalazły się ich rodziny, rodziny urzędników czy pracowników służby leśnej i kolei. Natomiast Związek Radziecki wprowadził całkowitą nowość, całkowite nowum. Wysyłano, deportowano na Syberię całe grupy ludzi, czy to byli kułacy, czy to byli kapitaliści, czy właśnie Polacy. Polaków też w setki tysięcy wywieziono. Część z tych ludzi nadal niestety tam jest, nie mają możliwości powrotu. Nie są to historie łatwe, są to historie pełne dramatów. Tak o tych tragicznych wydarzeniach mówi prowincjał prowincji warszawskiej Zgromadzenia Redemptorystów ojciec Janusz Sok. Przychodzi człowiekowi czasem dźwigać przez długie lata coś, czego wolałby nie pamiętać. A my tu dzisiaj zebraliśmy się i wdzięczni jesteśmy za to, że pamiętamy. Człowiek może przeżyć bardzo wiele, jeśli wie po co, jeśli ma po co żyć i dla kogo żyć. Zakon Redemptorystów jest mocno związany z Syberią. W latach 1905-1908 polscy redemptoryści głosili wśród zesłańców misje ludowe. Ponad 100 lat temu już tam pierwsi redemptoryści chodzili po Syberii, głosili misję, wielka misja syberyjska. Ponad 30 lat temu i odtąd już na stałe jesteśmy w tamtym rejonie i spotykamy się, modlimy się razem, odwiedzamy potomków zesłańców syberyjskich, bo w większości katolicy to potomkowie zesłańców. Wystawa Golgota Wschodu ma charakter narracyjny i będzie dostępna dla zwiedzających od najbliższego poniedziałku aż do 30 września. Goście będą mogli również skorzystać z bezpłatnych zajęć edukacyjnych. Turcja chce kupić myśliwce F-16. Wzywa Biały Dom do zdecydowanych działań w tej sprawie. Administracja Joe Bidena wyraziła poparcie dla sprzedaży myśliwców F-16 Turcji, mimo iż sprzeciwiają się temu niektórzy kongresmeni. Jako powód wymieniają problematyczną sytuację w zakresie praw człowieka w Turcji i jej politykę w Syrii, ataki na Kurdów, a także postawy wobec Rosji. Tak o chęci zatwierdzenia sprzedaży F-16, że mówił minister spraw zagranicznych Turcji jeszcze przed wczorajszym spotkaniem z sekretarzem stanu USA. Of course, we will... Zajmiemy się również ważnymi tematami dotyczącymi dwustronnej współpracy obronnej, w szczególności naszymi prośbami o F-16. I tak jak to powiedzieliśmy wspólnie wcześniej, jest to nie tylko kwestia troski, ale także ważna dla NATO i Stanów Zjednoczonych. Oczekujemy więc zgody z naszymi wspólnymi interesami strategicznymi. Wstępnym warunkiem do zaakceptowania sprzedaży myśliwców F-16 Ankarze jest zgoda Turcji na dołączenie do NATO Szwecji i Finlandii, mówi sekretarz generalny sojuszu Jens Stoltenberg.
I'm confident that Turkey will finalize the accession process for. Jestem przekonany, że Turcja sfinalizuje proces akcesyjny Finlandii i Szwecji. Nie mogę powiedzieć kiedy, ale jestem przekonany z kilku powodów. Po pierwsze, Turcja była jednym z sojuszników NATO, który na szczycie sojuszu w Madrycie w lipcu ubiegłego roku zdecydował się zaprosić Finlandię, Szwecję do członkostwa w sojuszu i wszystkich sojuszników NATO, a także Turcję kilka dni po podpisaniu protokołów akcesyjnych. I jak dotąd 28 z 30 sojuszników NATO już ratyfikowało umowę. Jest to najszybszy proces akcesyjny we współczesnej historii NATO. Zwykle przystąpienie do NATO zajmuje lata. Minął niecały rok od złożenia wniosku przez Finlandię i Szwecję. Minister spraw zagranicznych Szwecji podkreśla, że kraj spełnił już warunki, na podstawie których turecki parlament powinien rozpocząć proces ratyfikacji. Przede wszystkim myślę, że skoro mamy to porozumienie, to wypełnienie zobowiązań jest podstawą warunków, które zostały postawione, aby parlament w Ankarze mógł rozpocząć pracę nad ratyfikacją. Po drugie, chciałbym powiedzieć, że bardzo mocno wierzymy, że zrobiliśmy to, o co nas proszono, i nie widzimy powodu, dla którego ratyfikacja miałaby się nie rozpocząć. Także Finlandia liczy, że Turcja zgodzi się na ratyfikację. Oczywiście z Turcją nadal pracujemy nad trójstronnym memorandum o niedostatecznym tłumieniu, które stworzyliśmy w Madrycie zeszłego lata na szczycie NATO, i dotyczy ono terroryzmu i walki z terroryzmem. Myślę, że na naszym poziomie eksperckim dyskusje toczą się dobrze. Kilku ministrów odwiedziło również Ankarę, więc współpraca układa się dobrze, ale oczywiście nadal obserwujemy wiele gorących debat na ten temat. Myślę, że ważne jest, aby pracować na kanałach dyplomatycznych. Kontrakt na sprzedaż przez USA Turcji myśliwców F-16 opiewa na sumę 20 miliardów dolarów. Dziękuję już Państwu za uwagę i zapraszam ponownie za niespełna 2 godziny po modlitwie Anioł Pański. Do zobaczenia.